Cześć, cześć. Z tej strony Szymon. Witajcie na moim kanale i witajcie specjalnego gościa, czyli Sylwka. Tak, specjalny gość, Sylwek, cześć. Mamy coś w rodzaju spojrzenie w przyszłość niestandardowe. Nie będzie to spojrzenie w przyszłość na najbliższy miesiąc, ale na najbliższe 2,5 miesiąca. Cóż to może być? Odpowiedź jest dość prosta, czyli będziemy zastanawiać się, spekulować, omawiać to, co nas czeka w kolejnych 10 tomach kolekcji Bohaterowie i Złoczyńcy. Tak, żeby było ciekawie, mamy otwartą stronę z Wielkiej Brytanii, Heroes in Violence Collection. Tak jak to poprzednim razem, były już 2 odcinki, one były u mnie na kanale, ale od teraz będą się pojawiać następne u Szymona. Będziemy właśnie patrzeć, co mają w Wielkiej Brytanii, co mają Anglicy i co prawdopodobnie i u nas się pojawi, bo tak zerkając na to, co było wcześniej, prawie wszystko się zgadza, prawie wszystko dostaliśmy, prócz chyba jednego tytułu. Wiesz jakiego? Wojny z Korpusem Sinestro. Chyba tego do tej pory nie było. Przy czym, o ile w pierwszej dziesiątce te tomy się w dużej części pokrywały, z tego co pamiętam naszą rozmowę, tam była różnica zamiennej kolejności tomu pierwszego i piątego, to od drugiej dziesiątki zaczęły się dość istotne różnice. Zapewne zauważycie, już patrząc na tą stronę, że nieopowiedziane legendy o Batmanie mają, Brytyjczycy mieli jako tom 32. My mieliśmy gdzieś koło 23. Coś koło tego. Dużo, dużo wcześniej. Tak samo jak Kryzys na nieskończonych ziemiach. Oni mieli, Brytyjczycy mieli jako tom 30, mieliśmy tam 24 i tak dalej. Więc coraz częściej się już pojawiają sytuacje takie, że my troszeczkę jedziemy szybciej niż Brytyjczycy. Chociażby tutaj, że tom 3, Brytyjczycy jako Lexa Luthora, tom drugi mieli dopiero jako numer 39. My mieliśmy go jako numer 30. Różnice są, więc tym ciekawsza będzie ta rozmowa. No dobrze, zatem możemy zacząć od którego numeru, bo tak patrzę, 29, 30, 31, no to tutaj jest Flashpoint, w przyszłą środę, w sumie nie wiadomo kiedy to będzie opublikowane, ale my jesteśmy przed dzień w sumie Flashpointa w wersji kioskowej, bo ja jako prenumerator to mam. Niektórzy prenumeratorzy już też otrzymali, może inaczej powiem, większość prenumeratorów, prócz mnie, otrzymała Wonder Woman Gods of Gotham. I do tego, co tam jeszcze było, bo wypadło mi z głowy. Deathstroke'a. Deathstroke, tak. A Deathstroke tutaj, on jest dopiero w 42 tomie. Dokładnie. Mamy troszeczkę zamieszania, ponieważ mamy w Polsce potwierdzone tomy od 31 do 35. I wielką niewiadomą tego, co będzie od numeru 36 do 40. Więc na początek skupmy się tych tomach, co mamy, co wiemy, co będzie na 100%. Czyli ten pierwszy tom to jest 31 Flashpoint. To jest dubel oczywiście. Wydany już w Polsce dwukrotnie, bo był wydany zarówno przez Egmont Polska w Hadr jako DC Deluxe oraz przez Egelmos w poprzedniej kolekcji, wielkiej kolekcji komiksów DC. I to był, jeśli dobrze pamiętam, finał, czyli 60. tom tamtej kolekcji. Finał przed przedłużeniem. Wspomnę jedynie, że u mnie na kanale zrobiłem prezentację, porównanie, wszystko przewertowałem, pokazałem co, gdzie i jak. Dokładnie. I przy czym podstawowa różnica między tymi tomami, poprzednimi wydaniami, a tym tomem jest taka, że tutaj mamy dużo więcej materiału. Ponieważ tam te oba wydania skupiają się na serii Flashpoint. Tom zawiera zeszyty od 1 do 5. Natomiast w tym wydaniu, które będzie w Polsce i którzy prenumeratorzy już mają, będzie dodatkowo, jeśli dobrze pamiętam, 5 zeszytów Flasha. Dobra. Kolejnym tomem, który ma się ukazać, to, jeżeli dobrze pamiętam, to jest Wonder Woman Gods of Gotham, tak? Czyli bogowie, tak. Bogowie Gotham. No niektórzy już to mają. Cieszą się. Tak. Większość prenumeratorów już to ma. Mhm. To będzie w Polsce najprawdopodobniej tom 32, jeśli dobrze pamiętam.
I to jest też niestety dubel. Przy czym on jest specyficzny, bo jest zbiera, z tego co wiem, zbiera historię z dwóch różnych komiksów. Jeżeli dobrze kojarzę, to jest chyba z drugiego tomu DC Deluxe o Wonder Woman. Nie wiem, czy to był drugi, czy pierwszy. Chyba Greka, drugi. wiesz co, wydaje mi się, że pierwszy. Ale Aha, mówię, możliwe. nie mam porównania, ale wydaje mi się, że pierwszy tom od Greka, a drugi Mateja. tom. I jeszcze jest część, która była w tej poprzedniej kolekcji, wielkiej kolekcji Tak. komiksów DC. Tam też był fragment. Więc to będziemy mieli fajną skalę porównawczą, jak to się porównuje z tamtymi zeszytami. Kolejny tom, to już też jest potwierdzone, to jest 33 Deathstroke. To jest ciekawe. Co? Bo zwróć uwagę, ile to ma mieć stron. Tutaj ma mieć 248 stron. Ładnie. I patrz, ile zeszytów tam wchodzi w skład. 70 i od 1 do 9. 10 zeszytów. No 10, no. Bardzo, bardzo ciekawy jest scenarzysta, ponieważ jest to autor odpowiedzialny za Kryzys na Nieskończonych Ziemiach, Mark Wolfman. I między innymi za bardzo popularną serię w tamtych czasach, czyli Nowi Tytani, New Titans. I ta seria była bardzo, bardzo popularna. I właśnie wtedy tworzył to Mark Wolfman. Więc może być bardzo dobra historia. Jesteś fanem Deathstroke'a, czy niekoniecznie? Nie mam jakiegoś takiego większego zdania. Nie czytałem zbyt wielu komiksów z nim, więc tym ciekawiej sięgnę, z tym większą ciekawością sięgnę po ten komiks. Dobra. Później będziemy mieli, z tego co jest potwierdzone, 34 tom to ma być. Ptaki nocy. Co? Ptaki Ptak, nocy. ptaki nocy. Tak, to jest debiut na naszym rynku. Twórców kojarzę. Bo jak. O, też No, kolejny. Gary Frank, no ja też kojarzę. Chuck Dixon jako scenarzysta. Chuck Dixon, jeżeli dobrze pamiętam, za Nightfall odpowiada za niektóre zeszyty. On chyba Detective Comics pisał, jak był Nightfall. Więc część rzeczy znamy. No mało stron, 280 nie jest dużo. Nie jest dużo. No nie, 280. Tak mi się wydaje, że to nie jest aż tak dużo. Wiesz, no jest w porządku, tak? Jest co czytać, ale nie ma jakiegoś tego przesytu w tym sensie. 280? No, tak mi się wydaje. Mówiliśmy 254, że sporo. 200, 180 chyba masz na myśli, No bo nie wiem, 280. raczej dobra, no to jakoś tak mi się wydaje, ale nie mówię, że to jest mało. Nie. Też nie mówię, że to jest super dużo. Okej, dobra. Później mamy mieć oddział samobójców, Suicide Próba Ognia. I to jest rzecz, która wychodzi z legend, z tego co pamiętam. Czyli to, co zaczęliśmy, mieliśmy tam taki przedsmak w legendach, formowanie się tego oddziału samobójców. Prawdopodobnie wychodzi tutaj, co mnie bardzo ciekawi, bo to są też te lata 80. Tak, widać nawet po okładce, że taka starsza. I na tym kończy się nasza wiedza z tego, co na pewno po polsku wyjdzie. Teraz rzeczy, które są potencjalne. Co już na przykład, jaka ciekawostka, co już w Polsce wyszło, a w Wielkiej Brytanii Co? mają w wypowiedziach. Na przykład mają Lexa Luthora, tom drugi. No, my już to mamy. Aha. Deathstroke'a będziemy mieli wcześniej. No ale co, nie idziemy po kolei? Zero hour? Godzina No, zerowa? w sumie godzina zero byłaby fajna. Jestem na tak. Przyjrzyjmy się wszystkim po kolei. Dobra. To też jest nawiązanie do kryzysu na nieskończonych ziemiach, więc dobrze, że będzie po kryzysie. Dan Jurgens, Jerry Ordway, Ron Mars. Klasyka tych postaci, bo to są końcówka lat 80., początek 90. No, ale tego Dana to ja kojarzę. Dana Jurgensa? Tak. No, na pewno kojarzysz Jerry'ego Ordwaya, Moc Shazama. No, możliwe. Kolejne. Legion super Super heroesów. bohaterów. Krąg Legion super ciemności. bohaterów. Gromadzenie się, no.
Też nie znam tej historii, może być ciekawe. 1982. No, to Tak. też. Też te lata. No, czyli w Później. sumie ta kolekcja, to mogę tak powiedzieć, że bardziej stoi klasycznymi przygodami. Mniej otrzymujemy w tym momencie takich nowszych komiksów. Więcej jest chyba z lat 80., 90., nie uważasz? Tak, zauważyłem i w sumie to mi się podoba, bo powiedzmy tę współczesne komiksy DC to są raczej przez Egmont wydawane, chociażby od DC Odrodzenia wzwyż, natomiast czy te starsze, chociażby w formie DC Deluxe, czy takie na przykład Ptaki Nocy wydają, czy w innej formie, natomiast tych starszych to ciężko czasami byłoby złapać coś. No, Legion Superbohaterów jakiś tak z lat 80. to nie sądzę, żeby Egmont tak z niczego wydał. No, możliwe, że klasyka, a czy kolekcja ratuje klasyki. Tutaj mamy Justin League of America. Justice League of America, ścieżka Tornada. O, wiesz co, ja już od razu kojarzę ten styl. Patrz na okładkę. Kto to może. Tak, Michael Turner. No, widzę. Okładkę chyba, okładka możliwe, że Tornada, ale w opisie, że rysował Ed Benes. Ale Ed Benes. ewidentnie, ja tutaj stawiam, że to jest Michael Turner. Ja od razu poznaję te twarze. To możliwe. Przy czym zwróć uwagę jeszcze scenarzysta. Aha, ty nie czytałeś. Dla mnie scenarzysta jest bardzo intrygujący, ponieważ on napisał Kryzys Tożsamości. No, nie czytałem jeszcze tego. Dla mnie to jest straszny plus. To A jest właśnie kolejna. tam też i okładkę robił Michael Turner. Tak? O, to też możliwe, że Tak. Michael Turner też za okładki odpowiadał. Dobra, później Lexa Luthora mamy. Dobra, Później mamy trochę Flash. zabawy z kryzysami. Tak? I to jest tak, Mark Waid, ale to chyba powinien być Waid WAID, a nie WAD. Tak mi się wydaje przynajmniej. I to powinno być. Tak, czy to powinno się dziać, z tego co patrzę, po kryzysie na nieskończonych ziemiach, kiedy Wally West przejął funkcję Flasha. Coś, co mieliśmy taki przedsmak w legendach, jak on się musiał mierzyć z tą legendą właśnie Barry'ego Allena, że czy on jest godzien tego kostiumu. Więc może być naprawdę ciekawie. Mark Może. Waid jest bardzo fajnym scenarzystą, więc z tego, co słyszałem, w opiniach to jest jeden z ciekawszych ranów przygód Flasha. Nie I mam chyba tego w pojęcia. Polsce nie było, ale nie jestem aż tak na bieżąco. Justin Później League. mamy Justice League of America Endings and Beginnings. I to jest pół dubel, bo część była w poprzedniej kolekcji. Ale nie całość z tego, co się orientuję. I też mamy tutaj sporo stron, 288 stron. Zakładając, że nie podwyższą ceny, no to cały czas trzymamy się 40 zł w twardej oprawie za 288 stron. To jest naprawdę solidna lektura. Też mnie ciekawi J.M. de Matisse. Nie wiem, czy kojarzysz nazwisko. No, może trochę, ale wiesz, za dużo jest tych komiksów, żeby wszystkie. Dobra. Spektakular Spider-Man, scenarzysta. Aha. No dobra. Więc może być solidny. No dobrze, no to teraz mnie zaciekawiłeś. Tak. Jeżeli Od tego Deathstroke. odpowiadał za Spektakulara, to ja czekam na ten komiks. Tak. Okej, okay, Deathstroke'a już znamy, Tak. bo już mówiliśmy. No to teraz Szalone Atlantis. Kroniki Atlantydy, tak? tak. I tu zobaczyłeś stron. O, no to tak, to tu jest dużo. I to powinien być jakiś totalny starość. No, jakieś Totalny lata od. 80., tak mi się wydaje. Wydaje mi się, że troszeczkę wcześniej, ale to jest Peter David, jeden z fajniejszych scenarzystów komiksowych, który latał między Marvelem a DC. I naprawdę, z tego co go pamiętam, bo ja tam czytałem go troszeczkę fragmentarycznie, miał gościu talent po prostu do pisania. Więc ja sobie na to zęby, tym bardziej, że ostatnio. Wrócił dzięki temu, że omawialiśmy tom o Aquamanie, to przypomniało mi się, jaka fajna postać, jaka jest ciekawa po prostu ten świat Atlantydy Dobra, rozbudowany. dobra. Nie? Później mamy takiego specjala, ale na razie byśmy zostawili go sobie na koniec. Dobra. Tak, bo tutaj mamy 33 Atlantis Chronicles, no i później przeskakujemy na Flasha 34. No to będziesz musiał powiedzieć, co to jest ten niebieski Joker's Dozen, ale to później. Na Flash, końcu. Green Lantern. No, coś dla mnie. Chudzinka dla odmiany.
porównaniu do poprzedniego tomu. Masz, patrz, jaki masz przeskok. Tak. 328 na 152 strony. Ale znowu, jeżeli chodzi o scenariusz, to jest Mark Waid, więc naprawdę fajnie. No ja czekam. Flasha bardzo lubię, Green Lanterna jeszcze bardziej lubię. Tak, no to coś dla ciebie. Coś zdecydowanie dla mnie. Na górze co jest? Sacrifice, poświęcenie. Aha, nieskończony kryzys. Tak, i to powinno być wcześniej. I liczę bardzo, że to będzie u nas tom już 36, bo u nas mam wrażenie, że przyspieszałem troszeczkę to. To jest, Greg patrz, Rak. gra. Właśnie to chciałem powiedzieć. Rysunki Ed Benes, John Byrne. Ogólnie rzecz biorąc, to jest miniseria w miniserii. Pamiętasz, był projekt o Mac i w pewnym momencie było coś takiego, że było nagle jakby przeskok czasowy po prostu, tam między, chyba po trzech numerach Coś tam było coś było. się działo, i było nagle przeskok, gdzie jesteśmy zupełnie w innej rzeczywistości. No, to jest ten komiks, który opowiada, co się działo między tym trzecim numerem, a czwartym numerem. O, to ciekawe. No faktycznie nawet tu jest napisane Spanning Out of the OMAC Project. Tak, więc ten komiks powinien być w numerze szóstym, a nie 36, na co liczę, Tak, ale to jest też kolejna, tak, nie wiem, kolejne inny. udziwnienie. Ale dobrze, ciekawe. No. Później Booster mamy Gold. kolejny duży tom i masz tutaj autora postaci, czyli Dan Jurgens stworzył Booster Golda i chyba to będzie pierwszy solowy komiks z tym bohaterem, który jest tak specyficzny, tak dziwaczny i dzięki temu tak fajny, że na ten tom bardzo czekam. O, ciekawe. Nie wiem, czy w ogóle znasz Booster Golda. Nie, powiem ci właśnie, że nie. To jest gościu, który cofnął się w czasie, tam z przyszłości. Ma takie wielkie ego, że jest jakimś bohaterem, o którym nikt nie pamięta, a on chciałby tylko kręcić reklamę i być super popularny. To jakiś taki Okej. celebryta. Dobra. Superman na wszystkie pory roku. To mnie cieszy, bo kiedyś to w Polsce wydała Mucha. Ale patrz, jak on dziwnie wygląda. Nie spotkałem się jeszcze z taką grubą szyją z Supermana. To jest Tim Sale. To jest autorzy Jeff Lemire. Tim Sale to jest jeden z najlepszych duetów komiksowych. Odpowiadają między innymi za długie Halloween. Nie wiem, czy Okej. czytałeś. Okay. O tak, czytałem. Więc to masz ten skład po prostu. Więc Ale wiem, dziwnie że to w wygląda. porządku. Tak, bo to jest specyficzna kreska. No, Tim Sale ma bardzo specyficzny sposób rysowania, do którego się dość można przyzwyczaić i wtedy masz naprawdę fajne efekty. Ja na ten tom czekam, tym bardziej, że Superman na wszystkie pory roku wyszedł w Polsce wcześniej, ale nie jest wznowiony, nie jest dodrukowywany, więc jakbym chciał kupić z drugiej ręki, to bym przepłacił. A tak to Aha, czyli to było będzie. w Polsce. Ciekawe. No i ostatni z tych tomów zapowiedzianych, zwyczajnych, to jest Gotham Central. I tu do końca nie wiem, znaczy to jest na pewno dubel wobec Egmontu, Tak. ale nie jestem w stanie zidentyfikować, wobec którego tomu. Czyli tak dziwnie podobny To ja ci powiem, że to chyba jest drugi, bo ja zacząłem czytać pierwszy i to nie jest okładka pierwszego. To jest chyba drugiego albo trzeciego, ale wydaje mi się, że drugiego. okładka tak, tylko jak sobie zobaczysz na zeszyty, jakie zawiera, to masz właśnie tak jakoś dziwnie. Masz Gotham Central 1, 2, 6, 10, 12, 15, więc gdzie jest 3, 4, 5, gdzie jest 11? Czy to było w innych seriach? Czy to jest półdubel w składach z dwóch No, tomów? zobaczymy. Dosyć dziwne faktycznie, bo nie zwróciłem na uwagi na to. Masz 248 stron. Nie wiem, ile te wydania Egmontowe mają. Po ile mniej więcej? Po około 200? No, wiesz co, też jakoś tak będzie. No więc. Znaczy, na pewno dubel, tylko nie wiem wobec czego. To jak wyjdzie, to będzie fajny materiał porównawczy. Co oni pomieszali? Tak, dokładnie. Akurat mam całość, więc będę dosyć precyzyjnie się przyglądać. Dobra, no i teraz wejdźmy na speciala, który nie wiem, czy w Polsce wyjdzie, aczkolwiek byłoby fajnie, gdyby wyszło. Pierwsza rzecz, którą na pewno zwracacie uwagę, to jest cena. Znaczy nie, najpierw zwróćcie uwagę na to, że jest inny kolor okładki. Tak. Bo Który mi się zamiast białego. podoba. Powiem ci, że mi się podoba. Tak. Fajnie prezentuje się. Ogólnie rzecz biorąc, Hatchet w tych okładkach ogólnie ma fajną koncepcję. A tu masz po prostu odwrócenie kolorów. Tam były niebieskie napisy na białym tle, to może białe na niebieskim. Fajnie się to prezentują. Jeżeli chodzi o cenę, cena jest dwukrotnie wyższa od oryginalnego wydania, od normalnego tomu kolekcji. To jest 400. Przeliczając to na polskie, jakby utrzymali cenę
żeby to wyszło po polsku i utrzymaliby cenę taką, że to jest razy dwa wobec normalnego wydania, 80. byłoby to uczciwe. Byłoby 80 zł, byłoby to uczciwe jak najbardziej za taki komiks, bo 400 stron, 80 zł, to mniej więcej jest teraz taka cena, jaką trzeba płacić rynkowo. Bo jeżeli ktoś inny wydaje komiksy o takich gabarytach, po odjęciu tych wszystkich sklepowych rabatów, wychodzi między 80 a 100. No i zawiera to naprawdę, naprawdę taka mieszanka starych Batmanów, starych Detective Comics, jakiś Wonder Woman, no. Staroci generalnie, pewnie z udziałem Jokera Ale wszystkich. no właśnie, ktoś może powiedzieć, no właśnie, że staroci, że same starocie zamiast dać coś nowego. I czy płacić nawet 80-90 zł za coś, co jest znowu stare, gdzie to też nie do końca może być zrozumiałe. Co czyni, że ten komiks jest takim ekskluzywnym komiksem z powiększoną ceną? Co czyni? Dlaczego tak sobie Hachette wymyśliło? To co, wybrało sobie, bo tak? Czy ma to jakieś takie treści, które mogą inni pozazdrościć? Wydaje mi się, że po prostu wyciągnęliście, bo ja czytam tutaj opis, 13 klasycznych historii z brązowej ery komiksu, wcześniejszych, więc podejrzewam, że to będzie jakieś przedstawienie Jokera i możliwe, że może zobaczyć, jak się Joker zmieniał na przestrzeni lat. To Tak. może być tak, fascynujące z mojej perspektywy i Ale właśnie ja na to liczę, Szymon. Liczę na to, że tutaj pokażą coś wyselekcjonowanego, coś wyszukanego, coś, co może być wyróżnikiem, że ludzie będą chcieli to kupić. Bo wiesz, jak każdy komiks kosztuje 40 zł, niezależnie ile ma stron, czy to ma 150, czy ma ponad 400, i zawsze ma 40 zł, a tu nagle ponad 300, no bo czerwca nie wystrzelili. miał. Ale wiesz, o co chodzi? Tutaj chodzi o to, że muszą coś dać takiego, co będzie skłaniać nas do kupienia. Znaczy, powiem tak, ja patrzę na ten opis i on jest naprawdę, naprawdę intrygujący. Wiem, że poprzednia kolekcja Eagle Moss spaliła się na specjalach, na tych, Dokładnie. tylko że oni go zrobili fatalnie. Zrobili tam trzy błędy w zasadzie jednocześnie. Pierwszy błąd, przestrzelili ceną, bo miałeś dwukrotną objętość, trzykrotność ceny. Drugie, wzięli całkowity dubel, który był na rynku od dłuższego czasu. I trzecie, było bardzo ciężko to dostać. Czyli nie dość, że nie było, że ktoś chciał, to musiał chcieć ten komiks, musiał kombinować, zamawiać sobie w Empiki, Kioski Ruchu, cudownie, strasznie dużo kombinować. Nie było to po prostu naturalne, oczywiste i tak dalej. Jeżeli tutaj nie popełnią tych błędów, tak, nie jest to dubem, przynajmniej na pewno nie jest całościowym. No bo może któryś gdzieś tam, któryś pojedynczy zeszyt gdzieś się trafił, szczególnie z tej poprzedniej kolekcji. Jeżeli cenę dadzą tam, jak powinna być, czyli 80 zł, to też nie będzie przestrzelanie ceny, szczególnie przy obecnych cenach komiksów w Polsce. Bo 80 zł za 400 stron to jest uczciwa oferta. Jeżeli on będzie łatwo dostępny, na przykład prenumeratorzy dostaną informacje od wydawcy, czy jesteście zainteresowani, czy mamy wam w następnej paczce to przysłać. Chyba da się, dałoby się takim mailem. Chociaż, Nie, nie dobra. wierzę, nie wierzę. Wiesz co, po prostu jak ja słyszę hasło prenumeratorzy i te problemy wieczne, opóźnienia, zagubienia, wysyłane ponownie paczki i to nie tylko u mnie, ale u wielu, ja tutaj coś nie wróżę, nie wróżę temu komiksowi ja nie wyobrażam sobie, że nagle Ashet będzie dzwoniło, pytało się, czy chcemy, czy nie chcemy. Przy takich numerach, jakie odwalają, że tak brzydko powiem, z prenumeratorami. Ja jestem na nie. Koda, a powinno to w ten sposób być generalnie. Powinna być reklama, że przychodzi ci na przykład paczka któraś tam masz reklamę tego i zarejestruj się jako jesteś prenumeratem, podaj swoje namiary, czy jesteś zainteresowany. I czy jesteś Powinni dwa zadowolonym razy. klientem? Bardzo proszę. Do, dobrze, tyle, okej, rozumiem, ale wiesz, o co mi chodzi. Że Wiem. ma, żeby też tą ulotkę i czy chcesz następną paczką otrzymać to. Automatem wyłapaliby mnóstwo klientów, przynajmniej w moim odczuciu, no bo owszem, jakieś losowe kioski, jeżeli to wyjdzie, to dostaną, ale prenumeratorzy, jako najważniejszy tak naprawdę rynek zbytu, oni powinni to wiedzieć wcześniej, powinni mieć wybór. Skoro cały czas dostajesz do domu
Nie powinieneś musieć po tego speciala iść biegać po kioskach. No, przynajmniej jest takie moje zdanie. Nie wiem, zobaczymy, bo my nie mamy żadnej informacji w Polsce na temat tego. Zobaczymy, jak to z tym postąpią. I ja myślę, że następnym razem, jak się spotkamy przy przewidywaniach, to wtedy już będziemy wiedzieć, jak u nas w Polsce było. Dokładnie. Będziemy mądrzejsi. Może już na przykład Brytyjczycy będą mieli kolejnego speciala, będziemy wiedzieli chociaż w jakim kierunku to wychodzi. O, jakby taki był o Sinestro. W Lanternach to byłoby dopiero. Albo o Braniaku, Supermana. Powiem ci, że ja bym chyba bardziej marzył o takich nieosiągalnych crossoverach, jak na przykład Superman i Alien, albo to, co Sebastian ostatnio też co tam dał. Takie crossovery z Batman Predator, tak? Tak, ale to jest problem licencyjny. Ale właśnie, jeżeli takie rzeczy Ashet by załatwiło, proszę bardzo, Mamy problem. udowodniłoby, jak bardzo stara się o klientów. A powiem ci, że oni nawet by mogli teoretycznie. Teoretycznie. Bo mają do tych obu firm Lobo mają klientów. Maska, no tak samo, no Lobo jest DC, proszę bardzo. Można próbować. Dobra. Czy jak tak patrzysz na listę, jest jakiś tom, który chciałbyś, żeby jak najszybciej przeczytać, czy nic na Powtórzę razie się cię jeszcze nie... raz, patrząc na te wszystkie tomy, odnoszę wrażenie, że Ashet bardziej sięga ręką do czasów naprawdę takich zamierzchłych, do lat 80., 70. Może to z jednej strony jest dobrze, bo teraz tutaj patrzę na Batmana, którego wybrałem jako jednego z ulubionych i to mi się podoba, ale z drugiej strony pewna grupa klientów może jednak kręcić nosem, że otrzymujemy cały czas jakieś oldschoolowe historie, gdzie wiesz, jest tak duży zalew nowości, przecież non-stop coś nowego otrzymujemy i tutaj na palcach jednej ręki można w takim razie policzyć. Czy to chodzi o pieniądze, o licencję, o to, że o wiele taniej będą kosztować takie komiksy starsze niż sięgać po nowe? No, z nowszych to co my tutaj mamy? To praktycznie nic. No, Flashpoint jest względnie nowy. No, jak tak się zastanowić? No, z Black Gotham. Label, to co na przykład teraz wychodzi od dłuższego czasu. Co tutaj jest? Nic, nic nie ma. W tych nowej? No tak. No No, chociażby tak, nawet z 2018, nie, no. 19. 19 to masz DC Odrodzenie. Najnowsze z DC Odrodzenia to masz. To masz co? Aquamana, Wonder Woman rok pierwszy i masz Batmana. Ale to mówisz o Polsce, a ja mówię, no. Tak, ale mówię w ogóle z całej serii po prostu, jak patrzę na tej. Z całej serii, co wyszło w wersji w Wielkiej Brytanii, tych nowych tomów, czy trzeba liczyć od odrodzenia, okolice odrodzenia, bo trzeba liczyć tak, nowe DC, New 52 lub DC Rebirth, bo New 52 chyba zaczęło się w 2012, coś koło tego. Odrodzenie w 2015 w Stanach Zjednoczonych. Z New 52 mieliśmy co? Aquamana i Wonder Woman. Nie Wonder Woman, tylko Harley Quinn. Natomiast z DC Odrodzenie mieliśmy tak. Suicide Squad, Batmana. Mieliśmy tą czarną kryptę. Mieliśmy Batman, jestem Gotham to ja. Mieliśmy Wonder Woman rok pierwszy i ostatnio Aquaman w potrzasku. Dobrze. Właśnie, Nie no. oceniam tego negatywnie, ale wyciągam wnioski, że Ashet próbuje wygrzebywać starsze komiksy zamiast brać się czy częstować nas różnymi, z różnych epok. To byłoby też dobrze, że trochę z lat może 70., 80., 90., początku 2000., coś co na przykład teraz wychodzi, dlaczego by nie? Znaczy no, byłoby fajnie, jakby wrzucili na przykład z takich nowszych rzeczy jest Superman Up in the Sky albo Batman Tak. Universe, podobno dobre, a to Wiesz, jest Briana nie Michaela. wszystko też Egmont wydaje u nas w Polsce, więc mogliby też sięgnąć po coś, czego Egmont nie dał. Tak, podaję dwa przykłady w miarę nowe, które wychodziły w ramach Uniwersum DC, co Egmont nie wydał. Co mogłoby być? Kto wie, ale też pytanie, jak mają to zaplanowane i kiedy zamykali listy tych, bo my mamy to, co wiemy tutaj, co wyszło w Wielkiej Brytanii. Pytanie, czy lista na przykład nie jest zamknięta, nie została już ułożona jakieś 4 lata temu.
Wszystko możliwe, nie mamy pojęcia. Zobaczymy, jak to będzie się działo. To ja w zasadzie to z oczywistych rzeczy czekam na. Znaczy nie, poświęcenie Sacrifice, bo to dotyczy tego nieskończonego kryzysu, tego projektu OMA, który mi tam się bardzo podobał. Na to bym czekał. Na pewno z tych, co nie wiem, Kroniki Atlantydy, no i Flash Green Lantern. To bym chciał. Dobra. Już teraz. Nawet jutro. To chyba byłoby tyle w naszym takim krótkim omówieniu tego, co będzie wychodziło, co prawdopodobnie wyjdzie, kiedy. Jakie jest wasze zdanie? Na co wy najbardziej czekacie? Czego się spodziewacie jako tomy od 36 do 40? Może macie jakąś wiedzę? Może macie jakieś przeczucie, podejrzenia? Ze mną był Sylwek. Bardzo ci dziękuję za udział, za Dziękuję, rozmowę. dziękuję za zaproszenie. Wkrótce na kolejnej ocenie u ciebie kolejnego tomu, a później na podsumowaniu czwartej dziesiątki. Ciekawe, Dokładnie. co wygra tym razem. Trzymajcie się, hej, hej. Cześć. Impossible to see the future.